Bo do zbliżenia robi jaki ryż. Powinny robić zakonowe. Ale coś mi to siada, wiesz? No, na podglądzie słabo widzę. No, donica. No tutaj też, a to widzę, to jest rozwalone. Ale też są tutaj przy ziemi takie te piętka małe. No techniczne, nie? No to tam tu nawet widać, że to jest na drzwi. Coś metalowego kwadratowego. O, tak już się dowiedziałem, było nienaturalnego. Właśnie o typu takie te dziwne cegły, nie? Ja już tyle tutaj materiału zrobiłem, ale zawsze warto zrobić jeszcze jeden, bo to są no, takie, wiesz, to się stało. Trochę idę, to jest tego. To ja chyba trochę liczę na śmietnik tak zwany. Dużo ma tego. Dobra. Ja to nie wiem, nie to kurwa. Człowiek zagadka. Darek? No. To jest osobno. Coś tutaj pracowało, ale to nie wiem, co to mogło być. No, czekaj, teraz tam chyba jest skład worków. Tu jest taki plac, ten co było właśnie jakieś magazynowane, nie? Tam. Zauważyłem, że to kawałek jest, tak, tutaj jest ten beton i tam, i cała to jest ta dziwna cegła taka. No. To tu i tam na tym będzie betonu też. To widać, że to takie nie byle jakie, to takie solidne. No, taka kamionka, fajna. No, i zobaczcie, tutaj coś było. Coś tu było. Słuchaj, tutaj tu. Tak, tu jakiś słup stał. No coś tu było. I tu. Drama czy coś się. No i właśnie o tym mówię, że warto robić nawet za każdym razem jakikolwiek materiał, bo się ciągle coś. Ja tego wcześniej na przykład nie znalazłem. Serio wam mówię. Gdzieś tam się łaziło tego, nie? Tam jest o, ta pryzma. Ale tu nie, a tu jakby jakaś brama wjazdowa no, normalnie. Nie wiem, czy brama, czy nie wiem, czy coś tutaj nie wiem. Nie. Ale brama? Nie byłoby za wąskie na bramę. A, tu nie mogłoby być, bo tu takie widać, jakby tak droga była. Tak, tak, taki jest, no. Ślad, kurde, po drodze. W ogóle jest kupa cegieł. Znaczy cegieł, tych. No, coś tu było. I tam był ten taki beton wielki, co tam mówiłem. No, a tu zaraz masz skład, kurde, tego cementu. O, jest, to słynne. To kurde, pół województwa nie zbudowało. To w ogóle przyjeżdżali kurde i brali ten piasku, piasek z tego tam. No, całymi tymi ciężarówkami, nie? Najlepszej jakości, no nie? No. No. No, z chłopakami tutaj eksplorujemy, odnajdujemy na Soboniu różne
cuda. No ale się tego na... Wej. Tak, że to takie głębokie to. Wymurowane. Tam dalej. Co tu masz? Co to, jakiś odważnik, czy to jest? Tak. Nie, albo jakieś, nie. Jakaś elektryka, coś, tak, coś tak, nie? Tak, tak, izolator, no. No. Tu się komin obalił. No, no. Dobra, idziemy dalej, nie? Idziemy. Jeszcze podejdziemy tam do tego długiego czegoś. A i tu jest to betonowe, tak? No. Długie to. Długie, no. A tam jakaś też pryzma tego jest. Widzisz? Chyba worki są cementowe. A nie, jednak nie. Ja myślałem, że chociaż tutaj jakiś... Nie, to są morki. Aha, okej, okay, jest. Jest beton? To normalnie beton. Jest ten, no. No to właśnie, o to mi chodziło, czyli stoimy na jakimś bunkrze. I tu jest taki słup, a tu następny. No. Kurde. Długie to, ja pierniczę. Co, beton. Normalnie beton. Stoimy na czym. Albo podłoga, albo strop. To kawałek są te, kubki. Wystające. Tej samej? Tak, tej samej. No. Dobra chłopaki, idziemy do dziury. Powijane bale, jeden jest tak jakby to jakieś stropowe było. O! Normalnie są powijane i jest taka. No. Ciekawie to wygląda. To bardziej wygląda jak jakaś stara kopalnia, no nie? Taki drewniany. No to ewidentnie. Podbijany i taka. No. To wygląda kurde jakby się coś obwaliło. Mhm. To w miarę świeże jest. No zaskakuje mnie te nowe. No tak. Stare kopalnie czasami właśnie, takie było właśnie. Takie zdrowe wejście. U kurwa. No. Gdzie tam ty też? No, ba. Zawsze. Ciekawe jak daleko, no nie? Tam by się zaszło. Tu? To no. Jest chyba z 50 metrów. I jest zawalone. Chodziliście? Tak, tutaj. O kurde, ale wody. No. To by trzeba dać wodery i śmiało cisnąć. A weź tam. No chodzi, bo też trzeba wziąć pod uwagę, jaka jest pora roku. No.
A jest zasypane, no. Dużo wody jest, można było tam dojść normalnie. Czekaj, powiedz mi jeszcze raz, bo to jest, mówisz o Świebodzicach, nie? Tak. Jakie tam były tunele? Że jak mówisz, na rowerze jeździłeś? Pod zamkiem, starym zamkiem Książ. No. Jak się przejdzie przez rzekę, tam teraz jest most, kiedyś nie wiesz, czy nie było tego mostu, tylko normalnie przez drzewo się przełaziło i tak w górę wpiął, od razu jak widać ruiny. No. No to wystawała normalnie, gotowa, betonowa, normalnie bunkier z bramą metalową. Mhm. Ja to roztworzyłem, chłopaki zaczekali, wsiadłem na rower, pojechałem. I ile jechałeś? No ja tak pojechałem może z 200 metrów prosto i było rozwidlenie w prawo i w lewo. Skręciłem w lewo, pojechałem może jeszcze z 500 metrów, bo mi się tam troszeczkę zwężył ten bunkier, rower mi się zaklinował. Aha. I musiałem na nogach wracać, bo nie mogłem go obrócić z powrotem do tyłu, no. I już nie miałem ochoty w prawo jechać i nie wiedziałem, jak daleko to sięga, bo latarka już mi tak daleko nie sięgała nawet. No, no to powiedz, teraz jest dostępne to? Nie. Byłem tam z synem, chciałem z nim tam wejść z latarkami i jest nadsypane ziemię jakieś 2 metry. Aha, ludzie. Już myślałem, że jakieś zwierzaki. Czyli 2 metry ziemi nadsypane, tak w górę. No. Że można sobie w tym miejscu, to ja wchodziłem, to po prostu po ziemi człowiek idzie. Tylko weszłem z synem, pokazałem tu w tym miejscu zejście. Mówiłem, no. Gdzie jest konkretnie. No a to jest to, co spotkałeś ty, tak? Tak. Gdzie ty byłeś? A na przykład tak, osobiście. Ktoś, rodzice albo jakieś dziadkowie? Mama to przy wodociąga. Jak są tory ze Świebodzic do Wałbrzycha i wodociągi są. Hmm. I tam było rozwidlenie, 2 tory normalnie szły. Moja mama osobiście tam wchodziła i latała tam po tych tunelach kolejowych. Ale to tam wjeżdżało coś poważniejszego? No dwa normalnie tory potężne, takie normalne, jak idą do Wałbrzycha tory. Normalnie gabaryty ciuchcia. Tak, 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 tak. No to pięknie. Tak, bo osobiście tam wchodziła. I oczywiście teraz tego nie ma. Ona tak sama była, mówi, nie ma, zryte. O, to jest, jakbym powiedział, na tory kolejowe. Nie, 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 tutaj to są te silosy właśnie, gdzie był piasek i żwir, nie? Uważaj, to jest zlety. Tak? No, bo na końcu, no. Zaraz dojdziemy sobie, nie? Ale jakie wielkie. No bardzo ciekawe to, co mówisz, nie? No jak mama mi to powiedziała, to wczoraj mi to bodajże mówiła, to sam byłem w szoku. A najlepsze, że wiem, w którym miejscu to jest. Sam tam latałem, tylko ja wtedy jeszcze nie widziałem. No. Ja się wybieram, kurde, w tamte tereny, ale coś nie mogę się wybrać, bo na tym moim komarku to oj, oj, oj. No i jeszcze było wejście w samych Świebodzicach, tam gdzie ja mieszkałem, zaraz obok mnie jest postój taktówek i reszta jest muru tego ogromnego. Sam zamurowany, nawet Daniel widział, normalnie jest cegłą, to tam normalnie wchodziliśmy pod ziemię, aż pod, może było wejść pod kościół i dalej. Chłopaki raz poszli, to wyszli w Zamku Książańskim, tak w połowie drogi mieliśmy do Książa. No. W zamku, w Parku Książańskim. No. Kanał jakby. No i tutaj dworki. I nogi, no glizdy. Tu skosi jakiś kanał. Daleko. O, nawet. Tam miękko jest. Tam daleko jeszcze. No i to wszystko było tutaj robione, kruszone, mieszane i tą drogą gdzieś tam. Haha, dobra. To pasowało. Domniemany kompleks Jagodziniec. Tak. Beton, dobrze. Beton. No, a tu dalej?
patrz, to jeszcze tu jest chyba. No. Tu, później tu jest. O, no. Co tu wygląda? A, i tu następny. Tu. Aha. I w tą stronę. Dobra, idziemy jeszcze do tego kamieniołomu tam. Patrz, no wszędzie siatka. Kurde. A czy te listki. Jego mnóstwo jest. Wszędzie. Jakby coś twardego jest, ale czy to kamień, czy to coś powiedzieć? Boczka. Może ktoś strzelał ze śrutu. Tam jest dziura? Chyba nie na wodę, bo takie ładnie ten, wiesz, wygładzone są ściany. Wygładzone jak w basenie normalnie. No. Głęboko, kurde. Ponad 2 metry. O. No, słychać ptaki. Także wiosna. Co to było? Oho. Dziwne. Co się dzieje? Dobra.
Naprawdę z ręki, o, ocelowasz. Nawet jak mówię, to... Dobra, trzymajcie się ludziska. Idzie ciepło. Idzie ciepło.